Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa i dzisiaj gramy oczywiście w Jailbreak, ponieważ wyszedł update, tak jest, nagrywam Jailbreaka, bo wyszedł update, bijemy brawa, zostawiamy łapki w górę, nowe osoby subskrybują, szaleństwo na trybunach. Proszę państwa, lecimy z tym update'em. Co nowego dodali, pewnie się zastanawiacie. Ja już wam tutaj oczywiście tłumaczę, co jest nowego w Jailbreaku. Przede wszystkim dodali nowe uliczki, powerlinesy, czyli powiedzmy takie słupy wysokiego napięcia. Chociaż szczerze mówiąc nikt na to nie zwraca uwagi, ale dodali coś takiego, ponieważ Mad City jest na pierwszym miejscu i tutaj twórcy Jailbreaka starają się, żeby tutaj jak najbardziej tego Jailbreaka coś nowego, żeby Jailbreak nie umarł. I słuchajcie, no to są chyba te słupy, o których była mowa. Tak mi się wydaje, nigdy nie zwracałem na to uwagi, obstawiam, że wy też nie zwracaliście, więc szczerze powiedziawszy to są jakieś słupy po prostu, które sobie tutaj stoją. Ale może to są słupy, które będą zasilały jakieś tajne laboratorium. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie. O, właśnie, tutaj dodali też coś takiego chyba. Pamiętam, że tutaj nie było to ogrodzone. Tu jakiś budynek chyba powstanie. A dodali taki, powiedzmy, siatkę. Chyba w tym patch, chociaż ja dawno nie grałem, więc też tutaj nie mam 100% pewności. Patrzcie, tu jest zerwane, albo jakoś spod ziemi może to wychodzi. Coś takiego. Ale nie o tym będzie mowa w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się, jak pewnie sami po miniaturce zobaczyliście, przejmowaniem kontroli nad pociągiem. Tak jest, dodali coś takiego, że teraz będzie można zmienić tor jazdy pociągiem. Ja na razie tutaj nie widzę pociągu. Ale jak będzie, to na pewno się tym zajmiemy. Dobra, zobaczcie co jeszcze dodali. Nowe przejścia, te power lines, o których przed chwilą mówiłem, nowe budynki, alejki i tak dalej. W ogóle w broniach dodali tryb trzecioosobowy, szybsze naboje i lepsze bronie, czyli takie, powiedzmy, nie wiem, lepiej się nimi celuje teraz, tak ja to rozumiem. Więc dobra, poczekamy sobie na ten pociąg, a w międzyczasie pokażę wam jak wygląda ten tryb trzecioosobowy. No i oczywiście poszukamy jakichś nowych budynków. Jako że ja dawno w Jailbreaka nie grałem, więc obstawiam, że kilka budynków, które ja tutaj pewnie natrafię, to one już tutaj były. Ale zobaczmy, co mi się pierwsze rzuci w oczy. Coś, czego nie było. Tyk, tyk, tyk. Tutaj było. Tutaj mamy garaż, szpital. Tutaj mamy, to chyba są apartamenty, których nigdy nie kupiłem. Tak to wygląda. Chociaż nie wiadomo. Server control. Tego nie widziałem chyba, szczerze powiedziawszy, nigdy. To jest chyba coś nowego. Wow. Spawn 10 airdrops. Okej. Wow, okej, dobra. Szczerze powiedziawszy nie widziałem tego nigdy. Chociaż rzuciło mi się może kiedyś w oczy. I tutaj możemy sobie kupić spawn train. Możemy sobie kupić pociąg, naprawdę. Spawn 10 airdrops. Wow, battle royale VIP game. Czyli tutaj możemy sobie kupić battle royala, czyli powiedzmy takiego Fortnite'a w Jailbreaku. Ale my kupimy sobie tutaj pociąg, bo to chcę wam pokazać. Co nie? To jest dla mnie priorytet, bo możemy kontrolować pociąg, rozumiecie to? Naprawdę. Dobra, czy ten pociąg już się zrespił? Ja go kupiłem, wydałem Robuxy, proszę dać mi pociąg. Jest pociąg! Jest pociąg! Ale czy ja zdążę? Czy ja zdążę tutaj, żeby on zmienił tor? God damn it! Stop! Stop pociągu! On już tam wyjechał, dobra, chyba wiecie co? Nie mogę mu zmienić na razie toru, ale zobaczymy, czy dalej da się zmienić, bo ten pociąg jakoś tak tutaj... jakieś mam wrażenie, że on dziwnie tutaj jedzie. Jakoś tak... No nie, on idzie, patrzcie, w innym kierunku, ale ogólnie w innym kierunku? Nie, dziwne to jest. Czemu to nie można tego tak zmienić sobie? Coś tu nie gra, halo, czekajcie. Dobra, jedzie sobie pociąg tam, co nie? A co to za autko? Czy ja je mam? Halo? Dobra, mam je, Boże, się wystraszyłem. Mówię, co jest, jakieś auto nowe, a już zapomniałem, co kupowałem. Jedzie pociąg! Dobra, i patrzcie, tu możemy zmienić jego tor. Chociaż, szczerze powiedziawszy, police cars are slightly faster than criminals cars. Właściwie nie możemy, jak widzicie. Chciał zmienić tor jazdy pociągu, nie udało mu się. Być może pociąg musi jechać w drugą stronę, takie mam przypuszczenia. Takie mam przypuszczenia, że to wtedy zadziała. Chyba, że tam dalej jest jeszcze jakiś, jakieś miejsce, gdzie można zmienić tor jazdy. Obstawiam, że powinno być, chociaż... że mogę... O Jezu, gdyby tu się dało zmienić, to dałoby się wykoleić pociąg. Ale to by było dobre. Dobra, tu sobie jedzie pociąg, jedzie. I czy mogę zmienić mu tor? Nie, on tu już będzie wjeżdżał, Ja na pewno sobie kupię jeszcze w tym odcinku, powiedzmy jeszcze raz pociąg, żeby on po prostu, no żeby zmienić jego tor, ale
kurde, czy to jest w ogóle możliwe? Nie, no musi się dać, zresztą dodali coś takiego, patrzcie. Ej, gdzie to jest? Widziałem to, przysięgam. City, new passage by more, third person, good. Yes, switches, control where the train goes, czyli możemy kontrolować to, gdzie pociąg pojedzie, ale on wyjechał z innej strony, więc trochę tutaj lipa. Więc w międzyczasie poszukajmy sobie nowych budynków. Ja tutaj już wcześniej grałem i widziałem coś, czego wcześniej nie było. Tylko teraz mi się to nie rzuca jakoś w oczy specjalnie. No to jest ta siatka na pewno. Ten budynek serwerownia, której też wcześniej nie widziałem. Ale pamiętam, że było tutaj, był tutaj jakiś zjazd do podziemi, ale kurde... Ten park zawsze tu był? Mam dziwne wrażenia, że nie. Dobra, tutaj... Polećmy troszkę niżej. Tak, wydaje mi się, że tutaj to nie było aż tak zielono. Albo tutaj zawsze ludzie się kręcili. Też jest taka opcja. Mamy tutaj bank. I z tego co pamiętam, tak jest. Tutaj jest jakieś podziemne przejście. Ja je nigdy nie widziałem, albo nigdy z niego nie korzystałem, dlatego mi się rzuciło w oczy. Co można tutaj przejść? Ale szczerze powiedziawszy, to już pytanie do was. Czy ono tutaj zawsze było? Nie grałem ostatnio w Jailbreaka, więc nie wiem, czy ono tutaj było, czy zapomniałem. Więc wiecie, tak to mniej więcej tutaj to wygląda. No ale dobra, tak to wygląda te przejście podziemne. Pewnie jakieś nowe budynki też gdzieś tutaj są, ale jakoś nie rzucają mi się specjalnie w oczy. Oczywiście jest ten tryb trzecioosobowy, proszę bardzo. Teraz jak wyciągniemy broń, to mamy tryb trzecioosobowy, tak jak w Mad City. No i sobie możemy strzelać, proszę bardzo. O. Wygląda to teraz zdecydowanie lepiej. Mamy ten celownik, nie musimy trzymać prawym. Zresztą jak przytrzymamy, to możemy przycelować bardziej. Więc jest to o wiele bardziej, powiedzmy, ja uważam, lepiej zrobione, nie ma co ukrywać. Więc bardzo fajnie. No i co, odpalimy sobie jeszcze raz ten pociąg. Ja tutaj już szukam serwerowni. Server control. Tak jest, kontrola nad serwerem, to nas interesuje. O, telefon. Dobra, jakichś tutaj specjalnie napadów nie będziemy robić, bo nie ma sensu, tak uważam. Chyba że, nie wiem, coś dodali może. Nie wiem, dobra, kupmy ten pociąg. Dobra, kupmy go jak najszybciej. Szybko. Siadaj, nie jako pasażer. Nie jako pasażer, co ty robisz? Co ta postać moja robi? Nie robi się tak. Dobra, gdzie jest pociąg? Tam jedzie, dobra. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorze łaskawy. Byle nie to patrz. Co się dzieje? Jezus, ja wcisnąłem spację przez przypadek. Dobra, jedzie se pociąg. Jedzie, ale teraz jedzie od innej strony. Ale numer, dobra, to idealnie dla nas. Idealnie dla nas. Wyjechał z innej strony, mamy farta tutaj. Dobrze, zaraz mu tutaj zmienimy tor jazdy. Dobra, chcemy, żeby se pociąg pojechał na przykład w prawo, co nie? Cyk, to może... No tu zaraz już będzie. Dobra, i zmieniamy. Bang. I teraz właśnie możemy kontrolować tutaj bez problemu tor jazdy pociągu. I to jest fajne, co nie? Tyk, może pojechać w tą albo w tą. Zobaczymy, jak kliknę w prawo, to powinien jechać teraz tu. Tak mi się wydaje. Dobra, zmieniliśmy mu tor. I dokąd teraz pojedzie pociąg? Halo, panie pociąg. Jedzie. W ogóle zupdate'owali ten pociąg. I pojechał w tą stronę. A czekaj, co się stanie, jak mu teraz zmienię tor jazdy. Halo, helikoptru, helikoptru, nie no, helikoptru, naprawdę. No dobra, czyli jak zmienimy mu prawo, to jedzie w lewo. Okej, okay, może tam jeszcze dalej się gdzieś da zmienić. Ja bym chciał jeszcze go tutaj pokierować inaczej. Ale wydaje mi się, że tylko w jednym miejscu można, tak? Na tym rozdrożu takim troszeczkę. O, chyba że... Nie, tutaj jak on jedzie od drugiej strony, to tutaj się da też zmienić jego tor. A on tu już sobie pojedzie i nic więcej już się tutaj nie wydarzy niestety, on stąd wyjeżdża. Więc tak to wygląda, można kontrolować teraz pociąg, tak więc jeżeli będziecie chcieli, żeby pojechał w lewo, to bierzecie sobie w prawo, a jeżeli będziecie chcieli, żeby pojechał w prawo, to bierzecie sobie wajchę w lewo. Super, tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze dodali? Do Battle Royale dodali jakieś nowe rzeczy, ale ja jeszcze nie grałem, więc nie będę się interesował. Chociaż w sumie jakieś randomowe sztormy, stage'e i jakieś lepsze dropy. Watch your friends finish the game if you get knocked out. Okej, czyli można obserwować naszych tutaj kolegów, czy udało im się, czy się im nie udało i tak dalej. Co my tu dalej mamy? Bug fixes, rated mobile shootings, Xbox. Okej, to jest do Xboxa, to mnie nie interesuje. O! Ej, co dodali poprzednio? Nowy pociąg i nowe robbery. Spawn trains, airdrop and soon, Battle Royale, VIP servers. No musieli dodać nowe rzeczy, nie ma co. Musieli dodać nowe rzeczy, bo inaczej Jailbreak by umarł bezpowrotnie. Ale jakie jest nowe robbery? Jakie jest tutaj, co można okradać nowego? Czemu ja o tym nie wiem? Co tu jest do okradania? Halo. Bank, to co było? Okej, okay. Szpital.
To jest jakiś budyneczek. Ej, serio, ja mam jakieś zaległości w jailbreaku. Musicie mi w komentarzu napisać, co jest nowego, bo ja tutaj się pogubiłem. Totalnie. Co tu jest? Garaże jakieś. Tu nie ma ciekawego. Nic tu nie ma ciekawego. Dobra, lecimy w górę. Lecimy sobie w górę. I gdzie teraz polecimy? Gdzie polecimy, gdzie polecimy? Ja bym mógł jeszcze raz pociąg zrespić, ale szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy mi się opłaca. Jest otwarte w ogóle? Zobaczmy. Yes, it is. Nie jest closed. Closed? Nie jest closed. Jest otwarte. Jest zamknięte. Dobra, nieważne. 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 Halo, czemu to jest? Tu nie gra. A, bo jestem policjantem. Brawo ja! Brawo, brawo! Zostaw łapkę w górę za największe gałgaństwo tego odcinka. I tym nieoptymistycznym akcentem cringe'owym kończymy ten odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. To był Jailbreak. Mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Jailbreaka, oczywiście piszcie komentarze. I światła gasną w niektórych budynkach, co tego też wcześniej nie widziałem. Ale pewnie to już było dodane dawno, dawno temu. Tyle, że po prostu nie zwracałem na to uwagi. Tak więc to tyle, trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć! Hej ty, wbijaj na G2 z kodem ADMIROS 3% zwrotu, link w opisie, uuuu.